Siemaneczko kochani, witam was w kolejnym, ale ostatnim już przeglądzie aktualizacji z Don't Starve. Dziś omówimy sobie aktualizację All is Well that Maxwell. W menu pojawiła się nowa ikona, nowa grafika, jest to przejście mod do The Screechera. Jest to mini horror, mini dlatego, że dość krótka gierka, która nie dodaje nam modyfikacji do Don't Starve, a jest jakby osobną jej częścią. Troszeczkę inna szata graficzna, ale wszystko jakby na podobieństwo Don't Starve i naprawdę idzie się przy tym przestraszyć. Jak wiecie, jest dostępna postać Maxwella. Don't Starve. Możemy ją odblokować jedynie przechodząc tryb przygody. I Maxwell otrzymał teraz swoje specjalne moce. Przy starcie Maxwellem, gdy zaczniemy swój świat, dostaje on najwięcej ze wszystkich bohaterów w ekwipunku. Posiada czarną książkę Kodeks Umbra, której tylko on może używać i służy ona do tworzenia mrocznych kopii Maxwella. One zachowują się mniej więcej jak świnie. Gdy tniemy drzewo, one tną, ciercząc przy tym siekierkę. Tak samo jest ze skałą, wtedy posiadają Kill of, a jak atakują inne bestie, stwory, posiadają mroczny miecz, czy miecz nocy. Stworzenie jednej kopii odbiera nam jednorazowo 15 punktów zdrowia oraz 40 na stałe i działa to na tej samej zasadzie, jak Wilson tworzy mięsną kukłę. Gdy taka mroczna kopia Maxwella zginie, zdrowie psychiczne nam powraca, lecz musi się zregenerować, a Maxwell regenerację ma 20 punktów na minutę. W ekwipunku po starcie posiada on także miecz nocy, zbroję nocy i 4 sztuki koszmarnego paliwa, a do stworzenia mrocznej kopii Maxwella potrzebne są 2. Możemy spotkać w świecie całkowicie normalne drzewo. Po ścięciu go otrzymujemy żywe kłody, które dotychczas mogliśmy otrzymać tylko i wyłącznie po zabiciu drzewca. Co z poprawek, z ulepszeń? Robak jaskiniowy atakuje teraz w większym odstępie czasowym. Zmniejszono także prędkość pocisków i oraz zasięg pająka spluwacza. Kask górnika może być od teraz napełniany paliwem w postaci świetlików czy świecących kwiatów, które znajdują się w jaskiniach. Zębowa pułapka oraz pszczela mina są teraz przedmiotami rozmieszczalnymi. Możemy je rozmieszczać po mapie za pomocą myszki, a nie w miejscu, gdzie stał nasz bohater. Po zabiciu komara wypada teraz z niego łup, jest z nim pęcherz, daje nam on po zjedzeniu 8 punktów życia. W tej aktualizacji z takich zmian widocznych byłoby to już na tyle. Musicie też wybaczyć, że dość długo nie było tej aktualizacji, ponieważ no, nie było mnie w domu, byłem za granicą w pracy, a także później jak wróciłem, no nie wiedziałem jak mam zrobić, żeby odblokować Maxwella, a przecież przechodzić trybu przygodowego na szybko nie będę. Ale później wykminiłem, że można go sobie uwolnić i no troszeczkę można powiedzieć oszukałem, ale aktualizacja jest. Jak już powiedziałem na początku, jest to ostatnia aktualizacja, więcej w aktualizacji z Don't Starve się już chyba w filmikach nie spotkamy. Możecie napisać, jakie są wasze wrażenia, czy się wam te aktualizacje podobały, czy wszystko wam odpowiada, czy też macie jakieś zastrzeżenia. No i cóż, będziemy się słyszeć w kolejnych, w innych seriach. Na koniec oczywiście komentujcie, oceniajcie, jeżeli filmik wam się spodobał i do zobaczyska w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.